Witam Państwa bardzo serdecznie. Platforma Obywatelska kontynuuje i zachęca wszystkich do składania podpisów pod referendum przeciwko reformie oświaty, którą rząd PiS-u wdraża od 14 grudnia, kiedy ta ustawa została przyjęta przez Sejm i podpisana przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odpowiadając na protest zarówno środowisk oświatowych, nauczycieli, rodziców, jak również środowisk i ugrupowań politycznych, związkowców, którzy włączyli się w to referendum, pragniemy namówić jak największą rzeszę obywateli, żeby podpisywać się i składać swój protest i sprzeciw przeciwko tej reformie, która jest reformą wprowadzającą wielki bałagan i chaos w system oświaty, w system, co jest fundamentem wykształcenia naszych przyszłych pokoleń w Polsce. Powód, który był w uzasadnieniu zmiany systemu oświaty, brzmiał, że gimnazja muszą być zlikwidowane, bo źle kształcą i to jest zły program, jeżeli chodzi o kwestie tego szczebla edukacyjnego, co okazało się wielkim kłamstwem i nieprawdą, bo to przecież wszyscy wiemy, że wszystkie kwestie dotyczące umiejętności uczniów w gimnazjum przez te 18 lat, odkąd gimnazja istnieją, pokazują, że to jest szczebel, który wybija się, który uzyskuje doskonałe wyniki w egzaminach na arenie międzynarodowej. Wyniki, czwarte miejsce w Europie w PiS-ie, również wyniki na szczeblu światowym. Wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy, otrzymujemy wielkie wyróżnienie i podziękowania, jak również uznania za osiąganie tak wspaniałych wyników. Ja byłam ostatnio na OECD w Paryżu. Tam była mowa o szkolnictwie, o osiąganych wynikach w nauczaniu, o osiąganych wynikach w nabywaniu umiejętności przez uczniów. Zajmujemy czołowe miejsca, więc powoływanie się na to, że to był zły program nauczania, że niewłaściwie ten program był skonstruowany, jest nieprawdą. To, że to jest trudny wiek, wszyscy wiemy i my od tego trudnego wieku akurat w tym momencie dojrzewania nie uciekniemy, bo czy to będzie w gimnazjum, czy w szkole podstawowej, ośmioklasowej, ten wiek będzie. Ale teraz niestety stwarzamy zagrożenie, bo ten trudny wiek 14-15-latków wrzucamy również do szkół, gdzie będą uczyły się 7- i 8-klasiści, 8-latkowie. Więc tutaj stwarzamy znowu zagrożenie dla tych najmłodszych grup wiekowych. Przeładowujemy te szkoły. Szkoły nie są przygotowane, żeby przyjąć taką ilość osób, w szczególności szkoły podstawowe, bo one są przygotowane do klas 6-klasowych, a nie 8-klasowych. Nie ma poszczególnych pracowni, które powinny zafunkcjonować, jeżeli chodzi o ten wyższy szczebel edukacyjny. Kolejny problem to na pewno wystąpi dwuzmianowość, w niektórych przypadkach nawet trzyzmianowość. Cofamy się, proszę Państwa, do czasów PRL-u. Nie robimy lepszej edukacji, bardziej dostępnej, która wychowuje kreatywnego, myślącego człowieka, ale cofamy się po prostu do tych czasów, kiedy mieliśmy właśnie przeładowane szkoły, kiedy były zmianowości. To wszystko utrudnia i nie jest sprzyjające dla rozwoju i nauczania, a wręcz przeciwnie, to jest kolejna bariera. Na pewno oczywiście poniosą wielką tutaj cenę nauczyciele szkół gimnazjalnych. Oni wszyscy nie znajdą zatrudnienia. Jeździmy po różnych środowiskach, szczególnie w powiatach, gminach. Tam, gdzie tylko edukacja kończy się na szczeblu gimnazjalnym, ci nauczyciele w większości nie dostaną zatrudnienia. Największy procent ich wypadnie za 2 lata, wtedy, kiedy ostatecznie zostaną wygaszone gimnazja, kiedy już ten szczebel
przeniesie się do szkoły podstawowej. Szkoły podstawowe nie są przygotowane, żeby przyjąć taką ilość uczniów. W 2019 roku mamy podwójne roczniki w szkole podstawowej, a w szczególności w szkole średniej. Szkoły średnie będą musiały przyjąć dwa roczniki i wszyscy zadają pytanie, jak to zrobić i gdzie pomieścić. Stoi tutaj przed ogromnym wyzwaniem samorząd, który został postawiony w bardzo trudnej sytuacji. Naszym zdaniem jest to również uderzenie mocne w samorząd, bo potem można obwinić, że to samorządowcy nie poradzili sobie z przygotowaniem się właściwym do reformy oświatowej. Reformy, która jest przygotowywana bardzo szybko, bez konsultacji społecznych, bez dialogu społecznego. Teraz dopiero okazuje się, że wszyscy zaczęli tak naprawdę mieć stuprocentową świadomość, co ich czeka, bo każdy myślał, że jednak może to się nie wydarzy, że jednak może rząd PiS-u nie będzie wprowadzał w takim chaosie reformy o systemie oświaty. Stało się niestety inaczej. My bardzo chcemy, żeby ten protest wyrażany w podpisach o referendum był jak najszerszy, jak największy, dotarł do wszystkich środowisk, do rodziców, do nauczycieli, żebyśmy wszyscy tutaj byli przekonani, że ta reforma niestety została przygotowana bardzo źle, w wielkim pośpiechu, programy są pisane na kolanie, do końca jeszcze nie wiemy, jakie będą podstawy programowe, zmiana książek, która poniesie za sobą ogromne nakłady finansowe, e-podręczniki, które zostały opracowane za czasów Platformy Obywatelskiej, idą do kosza, czyli kolejne miliony są wyrzucone do kosza. To wszystko powoduje, że nie ma przyzwolenia ze strony Platformy Obywatelskiej, innych ugrupowań politycznych, jak również związkowców środowisk oświatowych i wielkiej rzeszy rodziców na rujnowanie polskiej oświaty. Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj z Państwem w charakterze przypominajki. Akcja referendalna prowadzona jest pod auspicjami Związku Nauczycielstwa Polskiego, ale podpisy również pod tą akcją zbierają między innymi takie organizacje jak Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji, Koalicja Nie Dla Chaosu w Szkole, Platforma Obywatelska, Nowoczesna, PSL oraz Partia Razem. Spotykamy się dzisiaj z Państwem dlatego, że te podpisy zbieramy w całej Polsce, ale zbieramy też w województwie podlaskim. W mieście Łomża odpowiedzialny za zbieranie podpisów jest Czarek Kisiel, w powiecie łomżyńskim Jacek Piorunek. Ja robię to w Suwałkach razem z panią poseł. Chcemy Państwa do tego zachęcić. Uważamy, że reforma jest wprowadzana z wielką butą i arogancją, z uśmieszkiem na twarzy. Ja osobiście miałam okazję wysłuchać listu czytanego na zebraniu półrocznym skierowanego przez panią minister Zalewską do rodziców, w którym to słyszeliśmy, że to dopiero od reformy przeprowadzonej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości szkoła będzie kreatywna, szkoła będzie bezpieczna, szkoła będzie innowacyjna, szkoła będzie lepsza. Osobiście nie uważam, że zdarzy się jakiś cud, że jednego dnia to po prostu się stanie, ponieważ zadaję też sobie pytanie i wszyscy sobie zadają pytanie, w jakiej szkole obecnie uczą się nasze dzieci. W związku z tym ta przypominajka jest z tego względu, że zbieramy te podpisy już od połowy lutego, ale zbieramy te podpisy do końca marca. Chcemy serdecznie zachęcić wszystkich rodziców, wszystkich, którym dobro edukacji leży na sercu, o tym chcemy powiedzieć o tym, żeby zbierali te podpisy. Te podpisy można, listy do zbierania podpisów można pobrać tutaj w tym biurze, jak również można je przynieść do tego biura, one zostaną dostarczone do biura regionu, a później z całą masą innych podpisów trafią w odpowiednie miejsce. Serdecznie Państwa do tego zachęcamy. Ja jeszcze raz też serdecznie zachęcam. Szanowni Państwo, dziś jesteśmy w Łomży. Tak jak tutaj już Pani Poseł, Pani Marszałek mówiły, zbieramy te podpisy od dłuższego czasu. Do końca marca jest czas, codziennie od godziny 14 do godziny 17. Biuro nasze jest otwarte, jest pracownik, można pobrać te listy, można przynieść też podpisy. Bardzo, bardzo serdecznie zachęcamy, obiecujemy, że wyjdziemy również do Państwa, jak tylko pogoda nam na to pozwoli. Zależy nam na tym, abyśmy to my decydowali o tym, jak będzie wyglądała edukacja naszych dzieci, a nie ktoś w zaciszu gabinetów, bo ma po prostu takie widzimisię. Także jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam do składania tych podpisów. Dziękujemy. Dziękujemy.